Cześć kochani. Cześć kochani. Przejechaliśmy kolejne kilometry. Tym razem dotarliśmy nad morze. Do Rumi, do Magdy i Artura i ich rodzinki. Poznajmy ich przepis na szczęśliwą rodzinę. Jest uśmiech, także jak się robi szczęśliwą rodzinę, słuchajcie. Skąd ten uśmiech? Na twarzy. Byłeś przygotowany na to pytanie? Ja nie byłem przygotowany na to pytanie, aczkolwiek szczęśliwą rodzinę robi się uśmiechem, robi się ciepłem, miłością, współpracą z Bogiem. Wtedy powstaje szczęśliwa rodzina. Ja myślę też, że wdzięcznością. W ogóle, że można być wdzięcznym za to, co mamy i tak każdego dnia. Przed chwilą stwierdziliśmy zgodnie, że bardzo ciepło to u Was, ale że to nie jest ciepło z grzejnika, tylko ciepło, które bije od Was. Skąd czerpiecie, powiedzcie? Była mowa, że nie oszczędzamy na gazie, nie? Tak jest. To znaczy chyba u nas to też jest podstawa, tak sobie założyliśmy, że jak Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na odpowiednim miejscu. I tak staramy się żyć, żeby to tak właśnie wyglądało. Czerpiemy u źródła. Staramy się przynajmniej, bo wiadomo, jesteśmy tylko ludźmi, ale jednak takie jest założenie. No nie zawsze tak było, to trzeba przyznać, aczkolwiek teraz jest zdecydowanie lepiej. Nie chciałbym zaczynać zawsze, jak się mówi, pochodzimy z typowej katolickiej polskiej rodziny, czyli chodziliśmy w niedzielę do kościoła. No ale po ślubie było już faktycznie tak, że od tego kościoła odchodziliśmy. Były ważniejsze sprawy. Zapominaliśmy o sobie i był już taki graniczny moment, gdzie już nie mieszkaliśmy razem. Dość ciężki. W naszym życiu, w moim w ogóle, gdzie faktycznie usłyszałem od Madzi, że już jest koniec i wyprowadź się, że faktycznie walizki czekały spakowane. No i co, trzeba było wrócić do rodziców, bo tak się tam było jedyne miejsce, dokąd mogłem wrócić i wszystko zacząć układać sobie w głowie. Mimo tego, że gdyby się już z kościołem dawno pożegnaliśmy, jak trwoga to do Boga, no i zapytałem się wprost, jak jesteś? To udowodni. I udowodnił. Po prostu poczułem jego miłość. Poczułem, że jest, poczułem ciepło, dreszcze i po prostu zacząłem ryczeć. Nie potrzebowałem więcej znaków, nie? Wiedziałem, że po prostu Bóg już w tym momencie zaczyna to układać. A układał jak to układa po swojemu, czyli zaczął burzyć wszystko dookoła po to, żeby zbudować coś piękniejszego. I zbudował piękną rodzinę, przynajmniej tak uważam. Mam podobne zdanie. Nawróciłem się w lutym. W maju złożyłem już kwity, jeżeli chodzi o dokumenty, jeżeli chodzi o wypowiedzenie. W lipcu byliśmy na fantastycznych wakacjach. Przed wyjazdem na wakacje pomyślałem sobie, że warto by jakieś pracę znaleźć jednak, no bo nie można żyć cały czas tak sobie beztrosko. Pracę dostałem praktycznie z dnia na dzień. Tam okazało się, że była praca taka, gdzie mogłem nagle być więcej w domu. Zarobki były większe, miałem więcej czasu dla rodziny, więc po prostu obserwowaliśmy to, jak Bóg cudownie wynagradza, nie? Ja zawsze mówię, że Pan Bóg jest w stanie wyprowadzić nas z każdego bagna. Wystarczy, żebyśmy wyciągnęli paluszek, nie? Że On po prostu czeka, tylko żeby chociaż chcieć minimalnie, nie? A często my lubimy nasze bagienko, nie? Tak jest cudownie... Swojsko. A trzeba po prostu wyjść minimalnie ze swojej strefy komfortu, nie? I to jest ten moment, kiedy my musimy wyciągnąć ten palec, a wtedy po prostu zaczyna się już takie wyciąganko, może na początku trochę nieprzyjemne, a potem zaczyna się jak gdyby, tak jak teraz to obserwuję, jak tracimy smak, jak mamy, jesteśmy skupieni na czymś jednym, nie wiem, cały czas jemy tylko słodkie chipsy i tak dalej, to sałata już nie smakuje. Ten taki proces powrotu smaku, no jest niesamowity, że usypianie dzieci cudownie smakuje, czytanie książek, że wspólne wygłupy w ogrodzie, to jest wszystko... Daje radość, nie? Wlewacie nadzieję w serca. Wierzę, że mogą to oglądać małżeństwa, które być może są na takim etapie, na jakim wy byliście jeszcze kilka lat temu. Jest coś, co chcielibyście im powiedzieć? Poza tym, że warto zaryzykować? To walczyć chyba o rodzinę, to jest najważniejsze. Żeby się nie poddawać, bo rodzina to jest bardzo ważna.
No, to łatwo z niej zrezygnować, ale potem wrócić jest ciężko, a jednak to jest bardzo istotne, żeby te się relacje układały, bo to ma wpływ na całe nasze życie. Czy chyba nie ma takich rzeczy, z których wspólnie jako małżeństwo nie można wyjść, nie? Ja tak czuję. Z pomocą Bożą, ja wychodzę z tego zawsze, że... Tak jest. We trójkę z Bogiem nie ma takiej opcji, nie? Żeby nie wyjść z czegoś. My obserwując trochę wasze sociale, zauważyliśmy tę radość, którą czerpiecie właśnie z bycia w rodzinie. Czy to jest jakiś wasz sposób też na radzenie sobie może z różną codziennością? Wszystko jest łatwiejsze, jak się z humorem podchodzi do codzienności. A w sumie Artur jest taką osobą, która rozładowuje napięcie u nas. Bo jako trzy dziewczyny, a doszedł jeszcze chłopak do naszej rodziny niedawno, ale do tej pory byłyśmy we trzy i tutaj Artur trzeba był taki... było sobie jakoś radzić. To naprawdę pomaga. A często jak Artur ma taki gorszy dzień, to my też już się uczymy pomagać jemu. Kiedyś weekendy były tym, że wracałem do domu po tam tygodniu pracy i było, no dobra, weekend z rodziną i potem znowu będzie można pójść dalej. A teraz po prostu jest, kiedy będzie znowu ten czas z rodziną, że można było coś zaplanować, gdzieś pojechać, coś zrobić ciekawego, coś nowego odkryć. I z tego teraz czerpiemy też dużą radość, nie? I przyjemność. Ale tej radości nie zostawiacie tylko dla siebie, bo dzielicie się nią w internecie. Inspirujesz mamy i myślę, że ściągasz z barków jakiś ciężar. Jeżeli chodzi o pomoc innym mamom, w ogóle taki miałam zamysł. Nie wiem, czy to jest pomoc, czy to bardziej na takiej zasadzie, że ja na początku chciałam odreagować w jakiś sposób to siedzenie z dwójką dzieci, w których jest różnica wieku 1,5 roku. To tak chciałam, że tak powiem, coś więcej zrobić. Miałam wrażenie, że po prostu siedzę w miejscu i chciałam się podzielić tymi emocjami z innymi, bo wierzyłam, że nie tylko ja jestem w tej sytuacji. No i tak się zaczęło. Tak zobaczyłam, że to może innym też pomóc i właśnie o to też chodziło, żeby z tej codzienności jednak czerpać jak najwięcej i może ewentualnie, żeby komuś polepszyć humor, podnieść na duchu, no bo wiadomo, że w macierzyństwie są różne momenty. Bardzo często odwołujecie się do tych różnic między mężczyzną a kobietą. I to jest w ogóle no, taka baza do żartowania. Znaczy do żartowania, ale też do brania tego na poważnie, bo, ponieważ jak ja sobie przypominam nasze nauki przedmałżeńskie, to ja się nie dziwię, że to jest styl rozwodów, bo ludzie nie są w stanie przejść niektórych problemów z sobą właśnie z tego, że nawet nie są świadomi tych różnic, nie są w stanie zaakceptować tych różnic, a potem wynikają z tego problemy, które narastają, gdzieś zamiatane są pod dywan. Tak właśnie było też u nas. Dopiero potem zaczęliśmy z sobą rozmawiać, kłócić się z sobą, bo kłócić się też trzeba było się nauczyć. I nagle teraz te problemy w większości przypadków w pewnym momencie po prostu mówimy, no dobra, ty jesteś taka, jestem taki, no to, ale to naszej miłości w żaden sposób nie zmienia, nie? Coś dobrego z tego. Dokładnie, chodzi o to, żeby pokazać coś dobrego, bo nie zawsze będzie kolorowo, ale chodzi o to, żeby wracać do tego. Zawsze jak gdzieś widzimy wśród znajomych jakieś problemy, to ja mówię, ale słuchajcie, coś was połączyło, nie? No przecież to się nie wzięło znikąd. To, że teraz jest jakiś problem, nie znaczy, że nagle trzeba koniec, over i idziemy z nową przygodą. Tutaj chodzi o to, żeby mieć te przygody z jedną osobą cały czas. Nie? I się poznawać cały czas i odkrywać na nowo. Żeby być wzorem też dla tych dzieci, nie? Żeby one też widziały, że to jednak fajnie jest mieć rodzinę, a nie szukać czegoś nowego cały czas. Chciałem zapytać o to, czy wy macie jakieś takie sprawdzane sposoby na to, jak radzić sobie z tymi trudnymi może takimi momentami w naszej codzienności? Wychodzimy też z założenia, że jak się pokłócimy, to musimy wieczorem jednak uklęknąć razem i przeprosić się. Różnie to bywało, ale już mam wrażenie, że jest coraz lepiej z tym. To jest dosyć istotne, żeby umieć też przeprosić się przy dzieciach, jak nam się zdarzy jakieś potyczki słowne, to żeby jednak to zrobić przy dzieciach i żeby widziały, żeby one miały tą pewność, czuły się bezpieczne przy nas. I to myślę, że taki fundament jest chociażby, nie? Żeby tak postępować. Małżeństwo i miłość jest w ogóle taką fajną reakcją, że im więcej ja daję od siebie, tym więcej dostaję w drugą stronę, nie? I to jest chyba jedyna rzecz taka na świecie, którą ja obserwuję, że im więcej daję, tym więcej otrzymuję, nie? Ja to widzę i z Górą, i z Madzią, że im więcej ja się staram, tym więcej dostaję, nie? I to jest takie... Drugiej osobie też się bardziej chce, nie? Jak widzi, nie? Zaangażowanie. A jeżeli chodzi o takie rodzinne rzeczy, to mamy taką skrzynkę wdzięczności, żeby w ogóle nie zapominać o tym, za co możemy być, za co możemy dziękować każdego dnia. Tak staramy się wrzucać w ciągu tygodnia i potem mamy naradę rodzinną i czytamy sobie, za co jesteśmy wdzięczni. Więc to też jest takie fajne, żeby pokazać dzieciom, że o, tyle się wydarzyło w ciągu danego tygodnia. Możemy być wdzięczni.
powiedzieliście o dialogu małżeńskim, może nie wszyscy wiedzą. Czy można to porównać do takiej trochę randki małżeńskiej? A jeśli tak, to czy randkowanie, mając trójkę małych dzieci, jest możliwe? I czy w ogóle, czy ono jest potrzebne? A potrzebne to chyba... Takie pytanie retoryczne bardziej, nie chyba. Jak najbardziej potrzebne. A jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi, no to my już mamy takie dzieci w wieku 10, 8,5, więc już są starsze i tak niektórzy się zastanawiali, jak to teraz jeszcze pójdziemy w pieluchy znowu. Więc trochę zmieniła się nam sytuacja, ale nie było problemu z tym, żeby one na jakiś czas zostały na przykład same przez chwilę. Wiadomo, teraz z Maksem jest trochę inaczej, ale jeszcze ma dużo drzemek, więc można... A już nawet wczoraj rozmawialiśmy tak. O tym, nie? Że właśnie musimy zaplanować kolejny dialog, bo my to planujemy sobie w przód, że można było właśnie czy gdzieś wyjść, czy jakby zorganizować ten dzień w ten sposób, żeby mieć potem czas dla siebie. Nie no, ten czas jest konieczny. No, randkowanie nie kończy się w dniu małżeństwa, nie? Bo to jest tak często, że po prostu, że w dniu małżeństwa nagle wszystkie starania mężczyzn zdobyta, więc nie trzeba po tym się starać. No nie, no to tak to nie działa. No, po prostu trzeba pokazywać drugiej osobie, że się ją kocha, że zależy cały czas nam. I randkowanie jest konieczne. Jak brzmiałby, z czego składałby się przepis na rodzinę? Ale tak w procentach i gramach? Mamy podawać? Czy... Zależy, jak dokładnie jesteście. Ja właśnie będę powtarzać, bo dla mnie najważniejsza jest ta wdzięczność, bo ja bardziej teraz doceniam nasze życie przez to, że nastąpiła zmiana i staram się, żebym była codziennie za to wdzięczna. A to jednak trzeba się tego uczyć, bo to tak łatwo przychodzi, że jak modlę się o coś, dostaję, to potem jednak nie ma tego czasu, kiedy mogę powiedzieć, Boże, tak fajnie, tak za krótko to jednak trwa, nie? Potem następna rzecz, następna i chcę kolejnych. A nie, chcę się zatrzymać, chcę powiedzieć, Boże, jak cudownie, że mamy taką rodzinę. I chcę za to dziękować po prostu. No właśnie tak jak mówisz, Boże, nie? Że my tutaj jednak staramy się ciągle tą naszą wspólnotę małżeńską, że tak powiem, budować w oparciu o Boga, o wiarę. To nas umacnia chyba najbardziej. Dziękujemy Wam, kochani. To była naprawdę przyjemność gościć w Waszym domu. Dziękujemy za to ciepło i za kolejny przepis, który mogliśmy otrzymać. Dziękujemy, kochani, że byliście z nami. Jesteśmy przekonani, że weźmiecie coś z tego przepisu na rodzinę do waszej. Ja jestem ubogacona tym spotkaniem i mam taką refleksję, że szczęśliwa rodzina to jest naprawdę wielki skarb. Tak, także schowajmy go w serduszku. A więcej skarbów możecie znaleźć w naszych poprzednich odcinkach. Tam mnóstwo przepisów na rodzinę. Wierzymy, że możecie znaleźć w nich coś cennego. Dokładnie. Udostępniajcie, dawajcie hashtag nierozerwalni. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No już nie możemy się doczekać. Do zobaczenia.